Nigdy nie składaj życzeń urodzinowych zbyt wcześnie. Siemandero 3210 start. Czasami jak próbuję zdobyć te tematy, to się zastanawiam, czy kurde ludzie naprawdę tak mogą myśleć, stary. Czy i w ogóle, jak masz dzisiaj urodziny, to w ogóle jest przypał, ale też składam ci życzenia. Ale jak masz jutro, to dopiero ci składam, albo jak masz w tym tygodniu, albo w tym miesiącu, albo w ogóle w tym roku, to wszystkiego najlepszego. Dużo radości, miłości i szczęścia. Przedwcześnie jak złożę życzenia, to co się wydarzy? Słuchajcie, jakoś, nie wiem, pasowałoby czasami, bo łapię te powiedzenia, albo ludzie je wrzucają, albo czytam i faktycznie jak życie się kogoś na tym opiera, żeby na takich przesądach człowieku budować i takich przekonaniach, ej, mamy źródło życia wiecznego, mamy źródło, do którego możemy sięgać, tam jest mnóstwo wskazówek, wiadomości i najważniejsze przykazanie miłości po to, żeby drugiego kochać, szanować i Pana Boga tego, który jest u góry i czerpać od Niego, a nie za bobonami się karmić, człowieku. Życzę ci dzisiaj wszystkiego dobrego i dużo radości. Tak jak powiedziałem na początku i mam nadzieję, że ten freestylik też będzie w miarę stylowy, tak jak pierwszy temat. Siema, jał. O co chodzi, to nie żadna dwuzłotówka. Plątam te słówka, mam nadzieję, że nie zła stylówka. Bo je zmieniam, jesteście świadomi, że mogę tutaj dolać sobie do whisky jakiś tonik, ale przede wszystkim whisky ja teraz nie piję. Mam nadzieję, że rozpędzam się jak zakonnica i tu żyję, ej. Wiesz o co chodzi, słowa ostrze jak brzytwa. Lecę tu ten freestyle, ważna w życiu modlitwa. Dokładnie, i to nie żaden nie tak. Ostrze jak brzytwa, modlitwa to w życiu moneta najlepsza, ale to jest taki fakt, że ktoś może mnie potraktować tak jak jakaś pchła, tak jak pchłe, a ja pchnę wciąż te rymy, daję śle tutaj te freestyle bez przyczyny i się pluję, bo z całego serca tu rapuję, no i kombinuję, żeby być dla ciebie tak jak dobry wujek, ale to by była przesada, bo nie chcę być jak wujek, dobra rada, spadam, piona.